Dzień dobry, nazywam się Wojciech Letki. Moja przygoda z pisaniem zaczęła się w 1975 roku. Powieści kryminalne wówczas cieszyły się wielkim powodzeniem, więc postanowiłem spróbować napisać dla zarobku taką powieść. Napisałem książeczkę Zbrodnia prawie doskonała. Sprzedano 100 tysięcy egzemplarzy. Ale proces pisania był zajęciem żmudnym i nadmiernie poważnym, więc jakoś mnie nie wciągnął. Po kilku latach, dość przypadkowo, napisałem radiowe słuchowisko dla dzieci. Było to coś w rodzaju zakładu, ale sprawa nieoczekiwanie nabrała powagi, bo moje słuchowisko odniosło ogromny sukces. Zostało nagrodzone na festiwalach w kraju i za granicą. Otrzymałem takie nagrody i bardzo mi się to spodobało, więc odtąd, pracując wciąż zawodowo jako grafik komputerowy, pisywałem od czasu do czasu w wolnych chwilach słuchowiska radiowe. Napisałem ich w sumie 67, a niektóre także były nagradzane na różnych festiwalach. Ale ważne jest dla mnie, że w ich nagrywaniu wzięli udział najwybitniejsi polscy aktorzy. Co było dla mnie niesamowitym powodem do dumy. Ich nazwiska to jakby wielkie niewidzialne oznaczenia, które wciąż noszę w klapie. Oprócz tych słuchowisk napisałem jeszcze powieść historyczną dla młodzieży, nie tylko buławą. Tom opowiadań Pocztówki z innej planety oraz trzy książki dla dzieci: Bazyliszka i nie tylko, historia prawdziwa, Opowieści z dzikiej puszczy i Zbójeckie historie. Jak widać, piszę głównie prozę. Nie mogę jednak przedstawić żadnego ze swych opowiadań, ponieważ zajęłoby to mnóstwo czasu, więc choć żaden ze mnie poeta, przedstawię swój wiersz, bardzo długi, tradycyjny i z morałem. Uprzedzam jednak, że może on zawierać treści nieodpowiednie dla dzieci. Duchowa odnowa ptaka Stanisława. Tam, gdzie z ziemi tryska Wisła, w małej wsi na krańcu świata, żył dziwaczny ptak Stanisław, który wcale nie mógł latać. Inne ptaki dźwięcznie w górze głoszą swój miłosny zapał, a Stanisław przez kałuże człapie, tak jak zawsze człapał. Życie w dole mu obrzydło. Zawsze o lataniu marzył, więc chcąc jakoś wzmocnić skrzydła, ruszył pieszo do lekarza. Lekarz widział już niejedno, był niestety dosyć stary, więc w mig pojął rzeczy sedno, kiedy włożył okulary. Drogi Stasiu, nie ma siły, która by cię wzniosła w górę, boś zbyt hojnie, chłopcze miły, obdarzony przez naturę. Tu potrzebny silnik, śmigła i napęd nie byle jaki, bo nie dźwigną żadne skrzydła twego ptaka ponad ptaki. Mógłbym balast uciąć łatwo, wtedy zlecisz hen nad drzewa, lecz śpiewając z Stasią dziatwą będziesz bardzo cienko śpiewał. Więc decyduj, twoja wola, bo czeka cię zmiana duża. A Stanisław znów przez pola wrócił, człapiąc po kałużach. Widząc kumpla ptaków w tłumie, dumnie rzekł: już wiem, kolego, każdy głupi latać umie, lecz nie każdy ma takiego. Można fruwać ponad płotem, czując w piórach wiatropęd, jednak lepiej być nielotem, który ma porządny sprzęt. Dziękuję.